spacer po Mandalay rozpoczynamy od najdłuższego w świecie mostu tekowego, który dla wielu stanowi symbol Birmy. Gdy zbliża się zachód słońca, nad jeziorem gromadzą się tłumy turystów z aparatami fotograficznymi w ręku. Most ma blisko 170 lat. Zgodnie z tradycją, każdy mężczyzna powinien spędzić jakiś czas w klasztorze dwa razy w życiu. Składanie darów mnichom, gdy robi się to szczerze, czyni człowieka szlachetnym, ponieważ eliminuje chciwość oraz przywiązanie do rzeczy, które przeszkadza w osiągnięciu nirwany. Mnich na własność może mieć tylko brzytwę, kubek, filtr do wody, parasol i miskę na jałmużnę. Nowicjusz dostaje 3 komplety szat. Wszystko inne, co posiada mnich, jest wspólne. Chińczycy od przeszło 200 lat zaopatrują się w Mianmarze w przeświecający jadeit cesarski. Jadeit jest bardzo rzadko występującym minerałem, którego 90% światowego wydobycia pochodzi właśnie z Birmy. Przypisuje się mu duże znaczenie symboliczne i zdrowotne. Na targu jadeitu zarówno handluje się tym minerałem, jak i tnie się go, obrabia i szlifuje w zadaszonych warsztatach rzemieślniczych. Ta pani przygotowuje 4. najbardziej popularną używkę na świecie po kofeinie, nikotynie i alkoholu. Głównym jej składnikiem są liście pieprzu betelowego z różnymi dodatkami. Betel ma działanie orzeźwiające, lekko podniecające, ale też zabija pasożyty i odkaża przewód pokarmowy. A że przy okazji barwi zęby na czarno, a ślinę na czerwono, nic to. Te kolumny wysadzane są jadeitem. Ponoć ten 4-metrowy posąg Buddy ma ponad 2000 lat i został przywieziony z Miałkiu na zachodzie Mianmaru.
Dbałość wiernych o niego polega nie tylko na pokrywaniu go coraz to nowymi płatkami czystego złota, ale też na codziennej toalecie porannej połączonej z symbolicznym myciem zębów. A dodam jeszcze, że warstwa złota ma już ponad 15 cm grubości. O, jest co! Tak właśnie, waląc drewnianymi młotami, przekształca się kawałki 24-karatowego złota w cienką folię w dzielnicy warsztatów płatków złota, by potem obkładać nimi posągi Buddy.